Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w przededniu szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie i z tej okazji chcielibyśmy porozmawiać z panią minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zajmującą się między innymi sprawami wschodnimi. Prosiliśmy o przysyłanie pytań przez internet. Odpowiemy na te pytania oraz postaramy się porozmawiać o tym, czego możemy się spodziewać na szczycie i jakie decyzje mogą na nim zostać podjęte. Dzień dobry. Pani minister, pytania od internautów. Pierwsze pytanie Agnieszka Kołodziejak. Jakie są priorytety polskiej polityki zagranicznej wobec sąsiadów wschodnich? Jak wygląda ich realizacja? Czy są realizowane przez Polskę samodzielnie, czy w ramach Partnerstwa Wschodniego? Priorytety są niezmienne od lat. Chcemy, żeby te kraje jak najszybciej i w jak największym stopniu zbliżały się pod względem prawnym, standardów, pod względem systemowym do Unii Europejskiej. I ponieważ jest to zbliżenie do Unii Europejskiej, to w naturalny sposób naszymi partnerami są wszystkie kraje członkowskie unijne, ale przede wszystkim to są Niemcy, to jest Szwecja, to jest Wielka Brytania, to jest także Francja. Pytanie kolejne. W jakim stopniu Partnerstwo Wschodnie jest projektem polskim, a w jakim unijnym? I które kraje Unii najbardziej się w ten projekt angażują? To pytanie zadała pani Katarzyna Sobiepanek. Partnerstwo Wschodnie jest projektem unijnym zainicjowanym przez Polskę i Szwecję. W naturalny sposób Polska i Szwecja czują się szczególnie odpowiedzialne za ten projekt, ale jest bardzo duże zaangażowanie krajów bałtyckich, krajów wyszehradzkich, także Niemiec, innych krajów skandynawskich. W ostatnim czasie obserwujemy coraz większe zainteresowanie także Francji, Wielkiej Brytanii i coraz większej grupy krajów Europy Zachodniej. A jak Polska promuje ten projekt? To pytanie przysłała pani Jadwiga Kozielska. Ten projekt przede wszystkim powinien być i jest promowany przez Unię Europejską, poprzez projekty, poprzez kampanie informacyjne, ale Polska także się do tego dołącza, między innymi w ten sposób, że znaczna część naszej pomocy rozwojowej to jest pomoc kierowana do krajów Partnerstwa Wschodniego, która realizuje priorytety Partnerstwa Wschodniego i my realizując tę pomoc, informujemy naszych partnerów, że to jest właśnie element polityki Partnerstwa Wschodniego i to jest nasz własny wkład do tej polityki. Kolejne pytanie dotyczy umów stowarzyszeniowych. W czasie szczytu w Wilnie Mołdawia i Gruzja parafują umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską. Nie jest jasne, co będzie z umową stowarzyszeniową z Ukrainą. O tym porozmawiamy później. Czy to, że Mołdawia i Gruzja parafują w Wilnie umowy stowarzyszeniowe, oznacza, że na pewno je podpiszą w jakiejś perspektywie? To jest kolejne pytanie pani Katarzyny Sobiepanek. Parafowanie to jest pierwszy krok. Po parafowaniu w ciągu kilku miesięcy dokumenty są przygotowane do podpisania. Takie podpisanie będzie miało miejsce w pierwszej połowie 2014 roku i natychmiast po ratyfikowaniu przez parlamenty mołdawski i gruziński znaczna część tych umów wejdzie w życie. To jest bardzo ważne, że nie będziemy musieli czekać na ratyfikację przez kraje członkowskie. Także mamy wszelką szansę, żeby w ciągu roku od tego momentu te umowy już działały. Umowy z Gruzją i umowa z Mołdawią. Spodziewaliśmy się, że w czasie szczytu umowę stowarzyszeniową podpisze Ukraina. To się komplikuje. Nie wiemy, czy to nastąpi. Szanse są raczej słabe. Co się stanie, jeśli Ukraina nie podpisze takiej umowy w Wilnie? Takie pytanie nam przysłała pani Edyta Kop. Umowa z Ukrainą już jest parafowana. Gdyby została podpisana w Wilnie, to następnie po ratyfikacji przez Parlament Ukraiński mogłaby wejść w życie. Jeżeli nie zostanie podpisana, a taka jest na dzisiaj decyzja władz ukraińskich, to będzie czekała na to podpisanie do momentu, kiedy taka decyzja po stronie ukraińskiej zapadnie. Oferta ze strony unijnej jest cały czas. Unia jest gotowa tę umowę podpisać i tę umowę wdrażać. Dzisiaj jest to przede wszystkim inicjatywa władz ukraińskich. Umowa jest wynegocjowana, parafowana, gotowa do podpisania i wdrożenia. Jeden z internautów, pan Paweł Dariusz Wiśniewski, pyta,
czy podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą to nie będzie krok bardziej geopolityczny, który przekreśli standardy prawne Unii Europejskiej. Jak można to skomentować? Podpisanie umowy oczywiście miałoby wielkie znaczenie polityczne, ale jest to umowa przede wszystkim wiążąca Ukrainę prawnie z Unią Europejską. Umowa, która zakłada, że Ukraina przyjmuje znaczną część standardów ustawodawstwa unijnego, acquis communautaire. Ta umowa ma też mechanizmy, które pozwalają wymuszać, przez zresztą obie strony, zastosowanie się do tej umowy. Tak więc Ukraina uzyskuje pewne instrumenty współdziałania z Unią, ale także Unia uzyskuje bardzo mocne prawne instrumenty oddziaływania na Ukrainę. Tak więc umowa ta ma bardzo mocny wymiar konkretny, ekonomiczny, prawny. Kolejne pytanie od tego samego internauty. Czy w związku z tym, że szczegóły tej umowy, jej założenia nie są powszechnie znane na Ukrainie wśród społeczeństwa, takie ryzyko, że ta umowa nie będzie stosowana albo będzie wisiała w powietrzu przez lata, nie sprawi, że Ukraina trochę się upodobni do Turcji, gdzie społeczeństwo było kiedyś entuzjastyczne wobec zbliżenia z Unią Europejską, ale przez lata trwania tego procesu ten entuzjazm wygasł? Jest wielkim wyzwaniem i dla władz Ukrainy, i dla Unii Europejskiej, żeby informować społeczeństwo ukraińskie może nie tyle o szczegółach umowy, bo nie ma takiej potrzeby, żeby każdy obywatel znał szczegóły umowy, ale żeby to społeczeństwo rozumiało, czym jest Unia Europejska, czym są standardy europejskie, na czym polega integracja europejska. Bez tego informowania rzeczywiście istnieje ryzyko niezrozumienia. Samo wdrażanie umowy byłoby bardzo trudnym, bardzo bolesnym procesem, jak każdy proces reform, ale strategicznie to by się Ukrainie opłaciło i należy sądzić, że społeczeństwo ukraińskie doceniłoby tę strategiczną zmianę, którą umowa by przyniosła w ciągu kilku lat. Mhm. Partnerstwo Wschodnie to nie tylko Ukraina, Gruzja, Mołdawia, to także trzy inne kraje, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan. Jaka jest oferta dla nich, jak wygląda współpraca z nimi? To pytanie pani Edyty Kop. Współpraca z tymi krajami jest tak daleko idąca, jak daleko te kraje są zainteresowane zbliżeniem z Unią Europejską. I to są bardzo różne przypadki. Jeśli chodzi o Armenię, Armenia chce współpracy w zakresie otwierania granic, czyli uelastycznienie ruchu wizowego, a nawet w przyszłości dążenie do ruchu bezwizowego, jest zainteresowana współpracą sektorową i jest taka możliwość ze strony unijnej. W przypadku Białorusi, Azerbejdżanu to zainteresowanie jest ograniczone, ale zarówno przedstawiciele jednego, jak i drugiego kraju uczestniczą właściwie we wszystkich instytucjach wielostronnych Partnerstwa Wschodniego i w platformach, i w spotkaniach ekspertów, w spotkaniach ministerialnych. Wreszcie będą uczestniczyć w szczycie. Jest to dla nich ważne. Uczestniczą także w projektach flagowych Partnerstwa Wschodniego. Chcą to robić dla Unii Europejskiej, to jest także korzystne i to jest ten wymiar, w którym te kraje w Partnerstwie Wschodnim są obecne. Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania od internautów. Porozmawiajmy teraz o szczycie w Wilnie tak bardziej ogólnie. Czego możemy się tam spodziewać? Tak jak już mówiliśmy, parafowania umów z Gruzją i Mołdawią. Będzie też oświadczenie, mamy nadzieję, wspólne wszystkich uczestników tego szczytu o dokonaniach Partnerstwa Wschodniego, a także o tym, co może być w przyszłości. To jest też bardzo ważne ze względów politycznych spotkanie najwyższych przedstawicieli głów państw, szefów rządów Unii Europejskiej i ich odpowiedników w Partnerstwie Wschodnim. Sam ten fakt, który zdarza się raz na dwa lata i nie zdarzyłby się bez Partnerstwa Wschodniego, jest bardzo ważny. I oczywiście szczególnie ważnym elementem będzie spotkanie prezydenta Janukowycza z przedstawicielami Unii Europejskiej, gdzie będą mieli możliwość porozmawiania o tym, co się zdarzyło na Ukrainie, dlaczego Ukraina w ostatnim momencie zawiesiła proces podpisywania umowy i co można robić, co trzeba robić, żeby jednak z tą umową iść do przodu. Czy fakt, że Ukraina może nie podpisać umowy stowarzyszeniowej w czasie szczytu
no, może przekreślić jego sukces, wysiłki i może także zagrozić przyszłości Partnerstwa Wschodniego? Ukraina jest ważnym partnerem i podpisanie umowy byłoby bardzo ważnym krokiem do przodu w ramach Partnerstwa Wschodniego, ale jeżeli nie dojdzie do tego na szczycie, to nie znaczy, że cały projekt ma zostać przekreślony. Przeciwnie, to jest kolejne wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Warto też pamiętać, że jest drugi oprócz umów stowarzyszeniowych bardzo ważny wymiar Partnerstwa Wschodniego. To jest dążenie do ruchu bezwizowego. Mołdawia jest o krok od takiej decyzji po stronie unijnej i o krok od wprowadzenia ruchu bezwizowego. Spodziewamy się, że to się może zdarzyć już w przyszłym roku. To będzie zachęta, mamy nadzieję, dla władz i społeczeństw także ukraińskiego, gruzińskiego. I to jest też wymiar, w którym Polska bardzo aktywnie chce działać i mamy nadzieję, że będą kolejne sukcesy. Oprócz Partnerstwa Wschodniego, Unia Europejska ma także politykę wobec południowych sąsiadów, Unię dla Śródziemnomorza. Jak można porównać obydwa te projekty? Sukces projektu jest w części mierzony punktem odniesienia. Jeżeli punktem odniesienia dla Partnerstwa Wschodniego jest Unia dla Śródziemnomorza, to naprawdę odnotowaliśmy duże sukcesy. W Unii dla Śródziemnomorza jest obecnie negocjowana pierwsza umowa o pogłębionej strefie wolnego handlu z Marokiem. W Partnerstwie Wschodnim mamy wynegocjowane 4 umowy, jedną parafowaną, 2 będą parafowane za chwilę i najprawdopodobniej 2 będą podpisane i implementowane w ciągu roku. Partnerstwo Wschodnie ma 4,5 roku. Czego należy się spodziewać po szczycie w Wilnie? W jakim kierunku może się rozwijać ten projekt? Partnerstwo Wschodnie to najważniejsza oferta unijna wobec europejskich sąsiadów Unii i tym samym nie ma takiej możliwości, żeby Unia nie miała pomysłu, nie miała wizji, nie miała polityki, strategii wobec własnego europejskiego sąsiedztwa. I to niejako skazuje partnerstwo na istnienie, na rozwój i ta wola polityczna ze strony unijnej jest niezwykle potrzebna. Polska będzie w nią w kolejnych latach inwestować. Bardzo dziękuję pani minister. Dziękuję Państwu i zapraszam do kolejnych rozmów wideo na www.msz.gov.pl. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.